Dzień dobry, dzisiaj gościem jest pan Tomasz Bujak, burmistrz Wisły. Dzień dobry, witam serdecznie. To co, zaczynamy od sukcesów czy od trudności, które się pojawiły w pracy? Od czego pan woli zacząć rozmowę? O sukcesach trudno rozmawiać, a o trudnościach aż się nie chce rozmawiać, powiem szczerze, często, ale to już, panie redaktorze, proszę prowadzić. Dobrze, to trudności. Trudności, wyzwania, bolączki, z którymi musi mierzyć się Wisła i burmistrz tego miasta. Och, no to ich jest sporo, powiem szczerze, ale myślę, że tym największym wyzwaniem, którego nikt z nas nie przewidywał, to zawsze była pandemia i teraz sytuacja, która się dzieje, inflacja, wojna, dostępność materiałów, realizacja inwestycji. No to są rzeczy takie, których nikt z nas 4 lata temu by nie przewidział, nikt by nie przypuszczał nawet, że coś takiego może mieć miejsce, więc to niesamowicie kładzie, że tak powiem, no, się na realizację takich bieżących spraw, a my jako miasto turystyczne no, mieliśmy jeszcze ten przywilej, że gościliśmy no, dużo więcej gości z Ukrainy niż inne samorządy w powiecie cieszyńskim. W związku z tym tych wyzwań było niesamowicie dużo. No i też nie ukrywam, że kwestia pandemii, miasto turystyczne, no tutaj tego tematu za bardzo chyba nie trzeba rozwijać. No strach padł na nas wszystkich i tych wyzwań, trudności, rozmów było mnóstwo, które trzeba było odbyć, nawet studząc różnego rodzaju emocje po to, żebyśmy dali sobie trochę czasu, zobaczyli jak to będzie wyglądało i żebyśmy mogli w odpowiednim momencie reagować, a nie pochopnie dużo, dużo wcześniej, do czego wiele, wiele osób zachęcało, a więc nawet oczekiwało różnego rodzaju działań i interwencji, a dzisiaj wiemy, że to, że trochę no, wstrzymaliśmy się od pewnych rzeczy, jako cała gmina, mówię również tutaj o przedsiębiorcach, no miało sens tak naprawdę. A takich drobnych innych rzeczy, no to jest mnóstwo, no mamy problemy komunikacyjne, na pewno bolączką miasta, myślę, że są kwestie planów zagospodarowania przestrzennego, które, no, których ciężko jest, które tak ciężko jest opracować w taki sposób, aby nie były poddane potem różnego rodzaju, nazwę to w cudzysłowie, kombinatorstwu, na przykład architektów albo inwestorów, którzy to realizują. My też musimy, no nie ukrywam, działać w ramach prawa i tych granic prawa, które są wytyczone ustawowo, a to nie ułatwia, bo często to prawo jest tworzone na przykładzie na przykład jednej dużej miejscowości, a różnorodność i specyfika miejscowości turystycznych jest dużo większa. I takim jeszcze jednym, który mnie najbardziej myślę, że drażni, denerwuje i problemem, to na pewno jest regulacja stanu prawnego dróg, z którą nie umiemy sobie poradzić jako kraj, a dotyka to niesamowicie bardzo mocno gminy Wisła, bo my mamy 150-160 kilometrów dróg gminnych, publicznych, członkowanych, bardzo mocno podzielonych na różnego rodzaju nieruchomości, drobne działki. To wszystko trzeba poregulować pod względem prawnym i często nie jesteśmy w stanie wykonywać remontów dróg, no bo te stany prawne są po prostu nieuregulowane i wisimy z tym. Często ciężko wytłumaczyć to mieszkańcom, że po prostu do czasu, kiedy sami nie wyczyszczą sobie pewnych rzeczy, procesów spadkowych, nie jesteśmy w stanie ruszyć z inwestycjami. No, ci, którzy regulują stany prawne u siebie, spadki, przepisują, wiedzą, jaki to czasochłonne zajęcie, no a nie, znaczna część ludzi po prostu to nie interesuje i raczej żądają, a niekoniecznie rozumieją ten problem. A jest pan jest pan z czegoś szczególnie dumny, jakaś rzecz, która szczególnie napawa dumą albo jest po prostu dużym sukcesem? Tak, tak, tak. I to powiem szczerze, że oprócz wszystkich rzeczy, o których mówiono, że się nie da zrealizować w gminie inwestycyjnych, a jednak udało się w tej perspektywie 2 kadencji, kończącej się 2. kadencji zrealizować albo rozpocząć ich realizację i są rozpędzone, to ja osobiście jestem najbardziej dumny z uchwały reklamowej, którą udało nam się wprowadzić. Uchwały reklamowej, którą nam się udało wprowadzić w bardzo szybkim tempie, bo to chcę podkreślić, popatrząc na inne samorządy, to okres dostosowania to często jest 15 lat, 20 lat, 30 lat. Myśmy to zrobili w okresie w zasadzie roku, w przypadku tych reklam, które miały pozwolenie na budowę 4 lata.
I powiem szczerze, że odbyło się to z wielkim zrozumieniem branży turystycznej, przedsiębiorców. I dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem z nich samych bardzo, bardzo dumny i tego, że też nie odpuściliśmy tego tematu wspólnie, bo rzeczywiście Wisła pod tym kątem się zmieniła niesamowicie. Mnóstwo osób, które przyjeżdżają do mnie, jest tutaj do gości do Wisły, pyta się, jakim cudem nam się to udało, bo sami podejmowali się różnych takich zadań, prób realizacji i często ten opór społeczny był tak bardzo duży, że się nie udało. Nam się to udało. Oczywiście jesteśmy jeszcze w tym procesie dostosowawczym, ale myślę, że efekty już są w tej chwili bardzo, bardzo widoczne i z tego jestem dumny faktycznie, z tych wszystkich trudnych rozmów, ale też z postawy przede wszystkim naszych mieszkańców i przedsiębiorców. A gdy zaczynał pan pracę jako burmistrz, czy coś było takiego, co pana jakoś negatywnie albo pozytywnie zaskoczyło, czego pan nie przewidywał, że tak może mieć miejsce, że coś się może tak potoczyć? Tak, przepisy prawa, które blokują niesamowicie możliwości dostosowania albo szybkiego reagowania w danym momencie, jeżeli się pojawia problem, czas postępowania administracyjnego w różnych przypadkach i często konieczność podejmowania decyzji zupełnie niezwiązanych z rozsądkiem. Chociażby na przykład wycinka drzew, gdzie nie można wydać decyzji na wycinkę suchego drzewa w momencie, kiedy właściciel się nie podpisze, a właściciele nie żyją na nieruchomości, a drzewo zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu, życiu na przykład sąsiadów. Jest mnóstwo takich aspektów, które drażnią, denerwują i na pewno są zupełnie niezrozumiałe, chociażby dla przedsiębiorców, którzy często podejmują z dnia na dzień decyzje, realizują zadania z tygodnia na tydzień. Tutaj ten proces przygotowywania inwestycji, przetargu, często przetargu i realizacji zadań na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych realizowany dużo drożej niż normalnie, jakbyśmy to zrealizowali zlecając w domu prywatnie firmie zaprzyjaźnionej. Jasne, że rozumiem różnego rodzaju aspekty uwarunkowania, dlaczego ustawa o zamówieniach publicznych, ale też wiele takich aspektów, które blokują szybkość, możliwość szybkiego podejmowania decyzji, szybkiego wyłaniania wykonawcy, realizacji zadań płynnych. No dzisiaj to jest bardzo potrzebne, no a niestety przepisy często nam tutaj bardzo mocno blokują przepisy, czy blokują ręce. Natomiast z czego jestem bardzo mile zaskoczony, to z tego, że przychodząc do urzędu, pełniąc nawet funkcję radnego przez 3 kadencje, wyobrażenie o pracownikach urzędu, kierownikach i osobach, które pełnią te funkcje administracyjne, miałem takie bardzo, bardzo negatywne, a muszę powiedzieć, że w znacznej albo bardzo wielkiej przewadze bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli ze względu na swoją chęć działania, odpowiedzialność i też możliwości poruszania się właśnie też w tych granicach, w których mogą się poruszać, często zupełnie bez zrozumienia mieszkańców. Często słysząc różnego rodzaju negatywne opinie, mimo tego realizując swoje zadania w odpowiedni sposób. I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, powiem szczerze. Coś, co pewnie jest niepopularne, mało który burmistrz to powie, ale tak, dla mnie ja byłem bardzo negatywnie nastawiony do całego aparatu administracyjnego, jako przedsiębiorca, jako ktoś, kto prowadził działalność gospodarczą. Natomiast wiem, z jakimi borykają się problemami i często jak bardzo negatywnie są oceniani przez mieszkańców, zupełnie nie ze swojej winy. To aż miło usłyszeć, że jest trochę inaczej niż mamy wyobrażenia, bo czasami jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś traktowania. Tak naprawdę ja mam takie założenie, że przedsiębiorca nigdy nie zrozumie urzędnika, a urzędnik też nigdy nie zrozumie przedsiębiorcą, jak nigdy tym przedsiębiorcą nie był. I to jest kwestia naprawdę takiego łączenia tej świadomości i podejścia do pewnych rzeczy. Czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej, ale uważam, że jest całkiem przyzwoicie. Bo i liczby, i przepisy trzeba połączyć. A skoro jesteśmy przy liczbach, jak tam stan finansów Wisły? A, no panie redaktorze, może następne pytanie? Dobrze, Nie, no dobrze. radzimy sobie, no jakoś tam, jakaś płynność jest, no radzimy sobie, no tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa RIO no bardzo mocno pilnuje też tych wszystkich aspektów, więc nie wyobrażam sobie z takiej sytuacji, żebyśmy w jakiś sposób się nie poskładali do kupy w kontekście finansowym.
No ale wiemy doskonale, że dzisiaj albo za chwilę bez reformy finansów publicznych i jakiegoś dofinansowania samorządów będziemy realizować tylko rzeczy bieżące, albo tylko rzeczy te wynikające już z obligatoryjnych kwestii, nie wiem, wynagrodzeń, a nie będzie szans na jakieś modernizacje, remonty czy inwestycje, bo po prostu fizycznie braknie środków. A jakie plany i marzenia na przyszły To ja rok, na się... ten rok, na to, co po wyborach jednych, drugich? Planów mnóstwo. Ja wychodzę z założenia takiego, że miasto musi mieć zaplanowanych kilkanaście inwestycji do przodu i realizacji zadań do przodu po to, aby w którymś momencie się nie zatrzymało. Jasne, że na przestrzeni różnych kadencji można rezygnować z pewnych inwestycji, ale musi być dokumentacja przygotowana i to też staramy się czynić w urzędzie i takich projektów, takich działań jest sporo. Ścieżki rowerowe, drogi gminne, ale moim największym takim marzeniem to też rzecz, o której mówiono się, pukając się nawet w głowę bardzo mocno i również w środowisku sportowym, to jak zaczynałem rozmawiać ze środowiskiem sportowym na temat modernizacji tras biegowych na Kubalonce i tego, czy uda się kiedykolwiek tam na tych trasach rozegrać poważne zawody, patrząc na skocznie w Malince i Puchary Świata w skokach narciarskich. Zadałem pytanie, czemu byśmy nie mogli zrobić takiej imprezy, tej rangi na trasach biegowych. Brakuje infrastruktury, brakuje doposażenia, naśnieżania wody i tego typu rzeczy. To wszystko dzisiaj się dzieje. Tam już inwestycyjnie te najbardziej brakujące elementy zostały uzupełnione, ale wiemy też o dużej inwestycji w najbliższych latach. Więc moim marzeniem jest to, aby Wisła, to zawodowe oczywiście, to, aby Wisła być może w przeciągu ostatnich, następnych 10 lat była gospodarzem na przykład Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Uważam, że to jest możliwe przy współorganizacji również ze Szczyrkiem. Jesteśmy gotowi na podjęcie tego przedsięwzięcia, takiego przedsięwzięcia. Skocznia narciarska w Malince również przechodzi swoją modernizację w tej chwili dosyć poważną, więc mając tego typu ambicje, uważam, że powinniśmy o tego typu zawody również się ubiegać. To się wydaje trochę nierealne, ale... Panie redaktorze, na przestrzeni moich 9 lat pełnienia funkcji burmistrza te słowa słyszałem kilkadziesiąt razy naprawdę. I one też motywują. Tak, tak, tak. A to musi człowiek mieć taki góralski trochę charakter, żeby rzeczywiście próbować udowadniać to, co często dla wielu jest nierealnych, niemożliwych. A takie marzenie osobiste, ono łączy się na pewno z tym zawodowym, ale może jest jeszcze coś, co gdzieś tam w tym Nie, charakterze góralskim... Nie, rozmawiam. O marzeniach osobistych nie rozmawiam na antenach. Dobrze. Prywatnie jak najbardziej tak, natomiast nie, prywatne są zupełnie. O, jest wyraźne rozgraniczenie. To też jest bardzo ważne i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bujak był naszym gościem, burmistrz Wisły. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.